Jestem Marcin. Wczoraj kupiłem sobie kamerę. Kilka dni temu spotkałem kobietę mojego życia. Ma na imię Ela. Przynajmniej tyle o niej wiem. Pozyskałem sobie numer komory. Zadzwoniłem i okazało się, że to pomyłka. Słuchajcie, dziś mój szczęśliwy dzień. Sama odzwoniła, uwierzycie? Kupiłem jej tulipany po drodze. To był naprawdę cudowny dzień. Najważniejsze, że zostaliśmy kumplami. A to już coś. Jestem po spotkaniu z jej kumpelą. Wszystko mi opowiedziała Elżbiecie. Co za kwas. Właśnie się dowiedziałem, cytuję, że jestem totalnie ciotowatym przydupasem, który dosłownie nie dorasta jej do pięt. I że ona gustuje wysokich, a mnie przygruchała sobie dla zabawy, żeby w odpowiednim momencie nauczyć mnie rozumu. Podała jej to. To jest blondynie na lekcji. Widać, dziewczyny pilnie się uczą. Myślę, że teraz ja kogoś nauczę. Halo? No już myślałam, że się do mnie nie odzywasz. Co tam, kochanie? Ty głupia szmato! Masz jeszcze czelność nabijać się ze mnie? Po co do niego poszłaś? Po co się z nim spotkałaś? Nie masz żadnego faceta, więc ja też nie mogę, tak? Ale o co ci chodzi? Przecież sama narzekałaś, że się przykleił. To do kogo masz teraz pretensje? Zdecyduj się, dziewczynko. Szybciej czy mocniej. Jesteś zwykłą suką i zawsze byłaś. I kiedyś zapłacisz za to wszystko, rozumiesz? Ty pijawko, ty... której dajesz wszystko, co najlepsze, a później ona wbija ci nóż w plecy.